Mam do Ciebie prośbę. Zdefiniuj debiutanta. Kim jest? Debiutant jest osobą, która coś robiła w domu kiedyś dla siebie, coś artystycznego, powiedzmy, jeżeli chodzi o debiutanta artystycznego, a potem postanowiła po prostu z tym wyjść na wierzch, wypłynąć. Czyli tak jak Ty. Dokładnie tak jak ja. Czyli mogę do Ciebie mówić debiutantko. Tak, jeżeli chodzi o solowe rzeczy, to owszem. No bo umówmy się, że już z paru pieców chlebek chyba kąsałaś. No owszem, tak się zdarzało, kąsać troszkę. Mhm. No i powiedz, jakiego rodzaju to były kąszenia? Generalnie od już 6 lat śpiewam w zespole rockowym, takim vintage rock, blues rock i mamy na swoim koncie gdzieś tam trochę sukcesów. Udało nam się wygrać parę przeglądów takich ogólnopolskich, więc jestem debiutantką, ale poniekąd nie jestem. A czego Cię nauczyły te doświadczenia? Doświadczenia te właśnie z zespołem nauczyły mnie chyba tego, żeby podchodzić trochę z dystansem do wszystkich sukcesów, żeby każdy występ traktować jako indywidualny, żeby to nie było powielane. No i chyba właśnie tego, że gdzieś w każdym występie jest trochę inne wyrażanie siebie. A czemu akurat taki program stypendialny, jakim jest Music Masterclass Fundacji Fabryki Norblina, a nie na przykład nie wiem, rozsyłanie płyt do dziennikarzy, udział w talent show, czy te wszystkie inne znane i nieznane nam metody dobicia się? No właśnie, ze mną był taki jakby problem, nie problem, że ja nie jestem osobą, która chciałaby iść w te talent show, bo gdzieś tam te undergroundowe klimaty bardziej mnie kręciły zawsze. I tutaj była też taka kwestia, że właśnie to jest program stypendialny, to jest program warsztatów i no to jest coś takiego, co daje dużą możliwość rozwoju, pokazania się, no i też styczności z jury, z jakim po prostu, no dla mnie to jest zaszczyt mieć styczność. Wiesz, to nie są tacy jurorzy, w sensie podniesie tam tabliczkę z numerkiem i będzie mówił coś do kamery, tylko ja sobie to wyobrażam w ten sposób, że ci ludzie są gotowi podzielić się z wami trochę swoją wiedzą, a z drugiej strony wy macie szansę, wy jako debiutanci, zderzyć się z no, opinią fachowców. Tak to postrzegam. I teraz zupełnie przewrotnie, czy zwróciłaś uwagę na skład tego jury, czy mentorów i mistrzów? Tak, no właśnie skład mentorów, mistrzów, no po prostu jak dla mnie był tak czymś dużym. To było coś takiego, że jak ja zobaczyłam swoje nazwisko na liście, to tylko mówię o pani Natalia Przybysz, której płyty mam na półce i po prostu gdzieś tam bilety na koncert Hani Rani nawet po prostu czekają cały czas na koncert, żeby się odbył. No to właśnie, to jest kwestia tego, że wiem, że po prostu oni tego słuchali i ten skład jury, no to właśnie tak jak pan powiedział, to są mistrzowie. To są mistrzowie w swoim fachu, każdy z osobna. A jak gdyby, która część tego szacownego grona jest bardziej intrygująca, czy bardziej cenna dla was, dla debiutantów? Ta wywodząca się stricte ze sceny muzycznej, mam na myśli chociażby artystki, które przed chwilą wymieniłaś, czy też ta taka grupa mniej oczywista, no żeby trzymać się klucza dziewczyn, no to chociażby nie wiem, Gabi, która do tej pory za wielu płyt nie wydała, umówmy się, ale ma trochę inną zdolność, tak? Czy nie wiem, Piotrek Mec. Jak myślisz, komu możesz ukraść więcej tej wiedzy? No właśnie to jest dobre pytanie, jeżeli chodzi o mnie, bo gdzieś tam w duchu też mi zawsze się działo jakieś takie dziennikarstwo, media społecznościowe, bardzo mnie to gdzieś tam też kręciło, pociągało.
I tutaj właśnie pan Piotr Metz czy pani Gabi Drzewiecka to też są osoby, które bardzo mocno podziwiałam i mam wrażenie, że nawet ta wiedza taka medialna jest wiedzą, która każdemu artyście się może przydać, bo wtedy wiemy, jak się obyć z mediami, jak się zachowywać na wywiadach, jak chociażby prowadzić tą swoją działalność. No po prostu, no, to jest bardzo cenna rzecz. A masz takie poczucie, że często osoby, które w roli debiutanta wkraczają czy próbują wkroczyć na rynek i w wielu przypadkach niestety okazuje się, że mają poza talentem, tymi wszystkimi rzeczami, które pozwalają tym osobom myśleć o sobie, że są gotowe do wejścia na scenę, to mimo wszystko jednak mają pewne deficyty, z których sobie kompletnie nie zdają sprawy. Tak jak choćby ta kwestia wywiadów. No nie każdy jest po psychologii jak ty i da sobie radę zupełnie swobodnie w takiej sytuacji. Myślisz, że to zjawisko jest powszechne, czy ja je wyolbrzymiam? No właśnie to też jest chyba kwestia wieku, bo ja nawet jak patrzę wstecz gdzieś tam jeszcze na siebie, która zaczynała jako muzyk, no to powiedzmy szczerze, no po prostu nie byłam w stanie się zachowywać na scenie jak osoba, która powinna się potrafić zachowywać na scenie. Wychodziłam na tę scenę kompletnie nie mając pojęcia, jak się zwracać do publiczności. No i w pewnym momencie trzeba było tej wiedzy nabyć i właśnie kontakt z takimi osobami, czy kontakt gdzieś tam nawet właśnie z tą sceną, nabywanie tych umiejętności, no, no daje tą możliwość właśnie jakby potem zachowywania się tak, jak się powinno. No i tak jak pan mówi, właśnie mam takie wrażenie, owszem, że wiele osób jakby poza swoim talentem, no czasami gdzieś tam się gubi po prostu. No może to kwestia jakiegoś tam nabycia jeszcze tych umiejętności. A wyobrażasz sobie taką sytuację, że, bo już jesteś bardzo blisko, że oto zostajesz stypendystką Music Masterclass Fundacji Fabryki Norblina, przechodzisz tę całą ścieżkę zdrowia, konsultujesz się po kolei z każdym z członków jury, tak to nazwijmy. Dzieją się potem te wszystkie rzeczy, na które mamy nadzieję, że się wydarzą. Staje się to. Budzisz się następnego dnia rano i co? Pierwsze co, to muszę zaznaczyć, że jak zobaczyłam... A muszę wytrzeźwieć, rozumiem. Myślę, że opija nie będzie, jeżeli się uda cokolwiek. Ale nie, no tak całkiem szczerze, to jak zobaczyłam swoje nazwisko na liście, to zaczęłam szukać na Facebooku, czy nie ma innej Katarzyny Anny Krawczyk, bo byłam tak ogromnie zaskoczona, że pierwszą godzinę spędziłam po prostu na patrzeniu się w telefon i sprawdzaniu, czy to na pewno jestem ja. Więc to był szok. I czy jestem sobie w stanie to wyobrazić? No gdzieś tam tak, no bo ja tak właśnie jak nawet mówiłam pośród moich znajomych, że to jest takie marzenie małej Kasi, która kupiła płytę Natalii Przybysz i ma tą płytę, trzyma ją w rękach i mówi sobie, kiedyś zagram przed nią support, kiedyś z ją spotkam, kiedyś ją poznam. No i w tym momencie jak się to dzieje, to jak gdyby się faktycznie udało ten program stypendialny odbyć, to nie wiem, co będzie dalej. Tak naprawdę... Może wtedy powinnaś podejść do półki z płytami i sprawdzić jeszcze tam, wiesz, jakie nazwiska masz i powyciągać te płyty i powiedzieć dokładnie to samo, co powiedziałaś nad płytą Natalii, czy tam Pauliny. Pauliny, tak? Mówiłaś o Natalii. A o której płycie? O płycie, o dwóch pierwszych płytach i... Tak, dwie pierwsze płyty pani Natalii. Niestety płyty Ciepły Wiatr jeszcze nie nabyłam, ale jestem w trakcie jakby cały czas czekania na autografy do podpisania tych obu płyt. O rany. A czy tobie czegoś, czy ty jesteś świadoma jakiegoś braku, jakiegoś deficytu u siebie? Mam na myśli coś, co któryś z tych jurorów może ci pomóc zniwelować, wiesz, po prostu dać ci takiego konkretnego kopa, że ty przychodzisz tutaj i mówisz, dobra, na pewno wiem, że potrzebuję pomocy od jakiegoś sprawnego aranżera, chciałabym pogadać z prawnikiem na temat umów, bo kompletnie nie czaję tego tematu i tam coś tam. Masz takie strefy już dzisiaj, teraz
które potencjalnie będziesz mogła sobie, wiesz, naprawić, jeśli oczywiście będziesz stypendystką? No właśnie te strefy, które pan wymienił. Dokładnie te same, czyli aranżacje, jakieś właśnie umowy, kwestia też działania, no właśnie tutaj z strefą dziennikarską, no jakby powiedzmy sobie szczerze, no jestem bardzo też młodą osobą i poza tym, że nie wiem, może wiedza psychologiczna gdzieś tam mi dużo pomaga w obyciu się, czy właśnie w takich kwestiach, no to właśnie tak jak też pan mówił, że talent to nie jest wszystko. Można ładnie śpiewać, można ładnie grać, ale są jeszcze te całe mechanizmy działające poza tym. Słuchaj, my jesteśmy w takim momencie, że jesteśmy przed pierwszymi, wieczorem odbędą się pierwsze występy przed jurorami. Absolutnie w zasadzie nie wiemy, co się stanie i kto z tego już bardzo wąskiego grona, bo to już jest tylko 22 wykonawców, kto z tego grona finalnie zostanie stypendystą, a kto nie. Być może będziesz tą osobą również ty. To gdybyś mogła teraz złożyć jakieś życzenia albo powiedzieć słowo do tych osób, które będą szły już dalej przez ten program jako stypendyści, to co byś im powiedziała, czego byś im życzyła albo przed czym byś chciała przestrzec takie osoby, w tym być może siebie? Takim osobom życzyłabym tego, żeby cały czas pamiętały o takich latach, kiedy oni o tym marzyli. Kiedy byłem małym chłopcem. Jak to śpiewał. Tak, dokładnie, jak śpiewał pan Nalepa. Tak, żeby pamiętać o tym, bo gdzieś wydaje mi się, że często się o tym zapomina w trakcie. Jak już się jest wielkim artystą i ma się cały czas do czynienia z osobami, które są, no powiedzmy sobie szczerze, na równi albo jeszcze lepsze, no to się często gdzieś tam gubimy. I ja życzę tego gruntu pod nogami, cały czas pamiętania o tym, że no jesteśmy tak naprawdę mali i ziemia jest ogromna, my cały czas po prostu powinniśmy iść do przodu i tyle. No tak, wszyscy jesteśmy ziarenkami piasku w wielkiej klepsydrze. Życzę ci powodzenia wieczorem, trzymam kciuki i no z dosyć dużym przekonaniem powiem ci do zobaczenia. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Dzięki. Niech żyje sztuka.